Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach będzie miała nowy stadion oraz halę lekkoatletyczną. Wszystko za sprawą finansowego wsparcia ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie i przeznaczy kwotę 25 milionów złotych na te inwestycje. Katowicka Akademia Wychowania Fizycznego to kolejny obiekt po Stadionie Śląskim na mapie województwa, który będzie dysponował areną lekkoatletyczną spełniającą wymogi, aby móc ubiegać się o organizację imprez międzynarodowych. Całkowity koszt budowy hali lekkoatletycznej wraz ze stadionem wyniesie około 70 milionów złotych. W dniach od 7 do 8 czerwca w Miejskim Domu Kultury Bogudzice Zawodzie odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska 2018. Główną tematyką kongresu było zarządzanie terenami zielonymi na obszarach zurbanizowanych. Będziemy rozmawiać przede wszystkim, będziemy troszkę się chwalić, będziemy słuchać, czym inni się chwalą, będziemy słuchać o nowych trendach, o nowych inspiracjach, o nowych przedsięwzięciach. Organizatorem 8. Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska był Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. W Katowicach zakończył się konkurs Olimpiada Solidarności – Dwie dekady historii. 7 czerwca podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto wręczone zostały nagrody dla najlepszych trzyosobowych drużyn wyłonionych na podstawie egzaminu finałowego, do którego przystąpili laureaci z poszczególnych województw. Ideą piątej już edycji konkursu jest popularyzacja historii lat 1970-1990. Zwyciężyła drużyna z województwa mazowieckiego w składzie Antoni Kubiak, Paweł Natorski, Maciej Muszyński. Laureaci otrzymali promesy indeksów na studia stacjonarne uniwersytetów w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Art Naive Festival to największy w Europie festiwal sztuki naiwnej, prezentujący twórczość artystów nieprofesjonalnych. 8 czerwca w Galerii Szyb-Wilson rozpoczęła się 11. edycja wydarzenia. Wystawiono pracę ponad 300 twórców z całego globu. Tegoroczny Art Naive Festival potrwa do 10 sierpnia. Oprócz wystawy w Galerii Szyb-Wilson organizatorzy przewidzieli wiele wydarzeń towarzyszących. Pełny program 11. edycji festiwalu dostępny jest na stronie artnaivefestival.pl oraz na profilu na Facebooku. Uniwersytet Śląski w Katowicach świętuje swoje 50-lecie. Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów był koncert plenerowy 5 dekad, dokładnie w dniu 50. urodzin. Na scenie pojawiły się liczne gwiazdy, m.in. Renata Przemek, Pocahontas czy Stanisław Sojka. Gwiazdą wieczoru była grupa WW. Uniwersytetowi pozostaje życzyć wszystkiego najlepszego i kolejnych 5 dekad. 9 czerwca w katowickim Parku Kościuszki odbył się Dzień Psiaka. Impreza już po raz trzeci zebrała do wspólnej zabawy całe rodziny wraz z ich czworonogami. Impreza poza aspektami rekreacyjnymi miała również charakter charytatywny. Całkowity dochód z dzisiejszej imprezy jest przekazywany na Fundację Przystanek Schronisko i tak naprawdę jest to coś szczytnego. Dlatego warto zaprosić wszystkich, aby tutaj do nas przybyli, wesprzeć schronisko. Można też przynosić fanty dla schroniska. Jest punkt, gdzie można oddawać karmy. Także jest naprawdę moc atrakcji i moc wydarzeń. Organizatorem Dnia Psiaka był Instytut Regionalny w Katowicach. Ponad 3000 zawodników stanęło na starcie inauguracyjnego Wizer Half Marathon Katowice 2018. Były to pierwsze zawody biegowe na tym dystansie w stolicy metropolii. Trasa 21-kilometrowego biegu została przeprowadzona przez południową część Śródmieścia oraz katowicki Park Leśny. Półmaraton został zdominowany przez Kenijczyków. Najlepszy na mecie był Abel Rob, a drugi jego rodak Hoea Tuei. Wśród kobiet triumfowała Christine Oigo przed Younes Oniancza. To pierwszy w Polsce półmaraton organizowany przez firmę lotniczą Wizz Air. Katowice zostały kolejnym europejskim miastem po Budapeszcie, Debreczynie, Sofii, Kijowie czy Skopie, gdzie węgierskie linie organizują bieg. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.